myślę, że mogę wypowiadać się, jeśli chodzi o Kasię. Kasia nie chciałaby, żeby to było tak medialne. Kasia chciałaby uszanować prywatność swoich dzieci, to pewne. I Kasia zresztą nie udziela wywiadów. Kasia nie udzieliła żadnego oficjalnego stanowiska poza oświadczeniem, które wydała. Więc ona jest wspaniałą dziewczyną i myślę, że należy jej się i powinna mieć ciszę. Bo masz teraz z nią kontakt. Powiedz, jak się trzyma, jak się czuje? Kasia jest wspaniałą osobą i Kasia ma tę niesamowitą cechę, że niezależnie od tego, co się dzieje dookoła, to ona jest nadal taka czysta. Taka nie chcąca się odegrać. Naprawdę jest wspaniałą mamą i wspaniałą kobietą. Ja ją podziwiam za to, jaka jest. I mogę to powiedzieć, naprawdę podpisać się pod tym obydwiema rękami i mogę ręczyć za Kasię, a jest niewiele osób, za które mogłabym ręczyć. Czy myślisz, że ta cała sytuacja może odbić się na jej karierze? Nie, myślę, że na karierze zupełnie nie. To nie ma żadnego wpływu, ona jest profesjonalna, jest świetna w tym, co robi i w momencie, kiedy wchodzi na antenę, to jest nasz profesjonalizm. Ona nie myśli o tym, co się dzieje, tylko po prostu pracuje. My wszyscy to mamy, niezależnie od tego, co się dzieje, czy odejdzie bliska nam osoba, czy właśnie są rozwody, rozstania, kłótnie. Musimy być uśmiechnięci i mili i Kasia zawsze taka jest, zawsze jest profesjonalna i wspaniała. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj, dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.